Witam w kolejnym filmiku. Wykorzystam czas, że Darek bierze prysznic i spożytkuję go na nagranie zapachu, który tak mnie urzekł, który jest takim odkryciem, olśnieniem pierwszego kwartału, że skończyła się próbka, w zasadzie jedna, druga i ostatecznie skończyło się. Najpierw miała być duży dekant, duża odlewka, ostatecznie skończyła się flakonikiem. Jestem już bez makijażu, już jestem umyta w koszuli nocnej, także bez makijażu, a flakonik to jest zapach, który mi się najbardziej podoba, jeżeli chodzi o tę markę. To jest Nomad Soul marki Noe, marka dostępna w House of Merlot i to jest najnowszy zapach. Zapach jest przepiękny, jest niezwykle aromatyczny, to jest aromatyczny, wytrawny ogród z dzikimi różami, to jest efekt róży, yerba mate wytrawnego. W ogóle te nuty ciężkie, kardamon, agar i tak dalej, one w ogóle tutaj nie grają roli. On jest przepiękny, świeży, przestrzenny, parametrowy, aromatyczny. A inny flakon, który pokażę, oba gdzieś są dosyć proste, z ciekawymi korkami, czy to ciekawymi pod kątem kolorystyki. Czy to tutaj mamy i kolorystykę, i taką też formę. To jest marka niszowa Galivant. Zapach się nazywa Bukhara. Mam dwa zapachy, jeżeli chodzi o flakony, jeżeli chodzi ogólnie o zapachy więcej, też w postaci dekantów. Flakonów mam Los Angeles i właśnie Bukharę. Bukhara, już wspominałam, to jest przepiękny, słodko-marchewkowy irys. Ja motywy marchewkowe, czyli korzeń irysa, który daje trochę takiej marchewkowości, uwielbiam w perfumach, chociażby Noir de Presse. Czy właśnie ten zapach. Generalnie z takich aspektów warzywnych to za papryką nie przepadam, za selerem. Bardziej bym powiedziała, że liście pomidora i właśnie ten motyw marchewki jak najbardziej na tak. Irys marchewkowy, kocham marchewki, ale flekarot uwielbiam. Także to chyba tyle. Jeszcze może pokażę opakowanie, jeżeli chodzi o Nomad. Ja z tej marki mam jeszcze Bohemian Absinthe, które są bardziej słodko-miętowe. Miałam też Amazing Jade. Zdecydowanie ten zapach jest ulubionym z tej marki. W ogóle jak przedstawiam flakon, to jakiegoś kolorytu nabieram. Wcale jestem jakaś w zupełnie innym kolorze, a tak praktycznie jakbym była szara. No nic. Jeżeli chodzi o kolorystykę, czy to opakowań, czy to w ogóle całą tą szatę flakonów, one są wszystkie identyczne. Jeżeli chodzi o markę Noe, ten jest naprawdę wybitny parametrowo. Ten jest naprawdę niesamowitym zaskoczeniem, także niektóre nie znam aż tak dobrze. Vanilia ma dobre opinie. Ja ją poznałam pobieżnie, później próbkę zgubiłam. Miałam akurat w Katanie, mi wypadła po drodze. Będę sobie odświeżała, podobnie jak również inne wanilie, które są, mają być warte uwagi. Natomiast u mnie z wanilią przeważnie nie po drodze. Natomiast ten zapach jest iście w moich klimatach, bo on budził takie skojarzenie do takiego aromatycznego, pełnego jakichś liści, nie wiem, porzeczek, pomidora i tak dalej, takiego ogrodu bardzo wytrawnego, świeżego, przestrzennego. I to na pewno zasługa spora tego yerba mate, który jest takim motywem wytrawnym, więc on na pewno tutaj dużą rolę zagrał. Zresztą taki motyw takiego wytrawnego mate, wytrawnej herbaty wyczuwam w Montabaco, wyczuwam w Pinga Dark Side. To są właściwie takie trzy zapachy, które ja bym wskazała jako takie właśnie ciekawe i wyraziste dzięki tej nucie, takiej właśnie wytrawnej. Także wytrawne nuty to są nuty rzadkie, ale są niezwykle intrygujące. Wytrawna goryczka, wytrawne drewno, wytrawne właśnie zioła, zielenie, wytrawny grejpfrut, taki goryczkowy, wytrawny z maty. To są przepiękne nuty, które właśnie przez to, że się nie wysładzają, wypadają bardzo też i dystansująco, i szlachetnie. Ostatnio pewien zapach, który odebrałam od kolegi perfumowego, właśnie jest z taką sporą dozą takiej wytrawności. Wcześniej Blade Runner, ta wersja Parfum Craft,
gdzie był taki wytrawny, goryczkowy, trochę dopełniony rabarbarem, grejpfrutowy wetiver.